Bardzo serdecznie na kanale Mister Nutek. Dzisiaj będziemy budować ciężarówkę. Dokładnie myślę, że może to być marki Scania. I postawimy ją tutaj po długości. Zrobimy oczywiście taką dróżkę tutaj, która będzie skręcać od drogi, tak powiem, ja nazywam ją główną, no bo jest na razie najdłuższa i najbardziej używana, tak powiem. I będzie ona, ta Scania, miała na sobie kilka tych płyt, tych dachów jakby. Tyle, ile by tu jeszcze brakowało. Czyli to chyba będą dwa. Więc czekajcie. To jest dotąd. Nie, tu jest. A nie, to chyba będą trzy. To będzie tu. Tu będzie tu i tu. Nie, tu, tu. To będą trzy. Czyli będzie trzeba trzy na trzy zrobić. I tam ścianka to jest chyba pięć. Nie, to jest. 7 chyba, raz, tak, 7, dobra, czyli 7 na 3 na 3, dobra, kurczak, uciekaj, w ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wyglądowałem wam zdjęcia, jak ten kurczak sobie tu łaził. I teraz jestem wreszcie, tak powiem, wolny, bo mogę nagrywać tak naprawdę ile chcę, bo wreszcie przesłałem zdjęcia na kartę microSD i dzięki temu jest tak dobrze, że mogę sobie teraz tak naprawdę nagrywać ile chcę, a nie, że muszę się bać, że zaraz mi film wiecie, przerwie. No. Wczoraj na przykład przecież, nie wiem czy zauważyliście, ale to jak zaczynałem już budowę tego piasku, to przerwało mi właśnie i później wam wmontowałem tylko zdjęcie tego i dwa zdjęcia kurczaczka, który próbował, był zazdrosny o mój dźwig. No, dobra, więc chcę wybudować ją tutaj po długości, tylko tak jakoś sensownie, więc ona będzie ogólnie 3 na 3. Będzie chyba miała trzy ośki. No, ok. Oczywiście musimy się zaopatrzyć w podstawowe narzędzia, w sensie te nie narzędzia, tylko bloki potrzebne do zbudowania takiego cuda. I tak. Myślę, że może ona być niebieska. Tak, a może nawet być. Wiecie, to nie musi być kolorystycznie, tylko tamte te maszyny takie, no wiecie, takie, które są bardziej takie budowlane, bo to jest tak naprawdę niezbyt maszyna budowlana, no bo to jest ciężarówka, ciągnik siodłowy. To tak niezbyt budowlany, no ale już tam w pewnym sensie to tak. Dobra, teraz trzeba naczepę wybudować. Myślę, że może ona być tu na przykład, mieć już koła. Zrobimy oczywiście trzy takie te koła, bo nie lubię nawet jak wiecie są, że po trzy, po dwa, po dwie ośki na naczepie, więc zróbmy sobie tak. Dobra. Chyba, że możemy, albo nie, tak nawet będzie lepiej. Zrobimy taką coś ala nisko podwozówka, ale też coś ala naczepa taka na wysokości z takie co ma takie same koła jak ciągnik, tylko ma takie burty z boków otwierane i ma taką, nie wiem jak ona się nazywa dokładnie, bo to nie jest łódka, ani to nie jest nisko podwozówka. To jest coś tak jakby między tym a tym. Coś takiego. Coś w tym stylu. No, jakoś to tam wygląda. Ewentualnie można tu zrobić coś innego trochę. A mianowicie coś. Czekajcie. Takie mini burty. Tu. O.
taki balkon. O, to jest właśnie tak. To się tak nazywa chyba. Fachowo, tak jakby. No i tu akurat mamy 7 przestrzeń, więc tu sobie wybudujemy te płyty. Wielkie takie. A ja na tej ciężarówce wygląda jak taka wielka. Serio. Ten wygląda na mniejszą. No spójrzcie na to. Nie. Tak mi się wydaje. Trochę mi się tak wydaje, ale też w pewnym sensie. Dobra, nieważne. Tak wam powiem po prostu. Że inaczej wygląda jakby wielkościowo na tej ciężarówce, a inaczej tam. No, będzie tak idealnie, bym powiedział, pod wysokość. Ej, chyba, że czekajcie. Weźmy, zbudujemy taką skanię, która... nie pamiętam, jak ona się nazywa, bo są takie właśnie kabiny różne. No tak, niezbyt, bym powiedział. Bo jeżeli bym miał tak zrobić, to bym musiał trochę kabinę przedłużyć, bo dla mnie to jest po prostu taka, wiecie, do góry, ale jest trochę za krótka. No ale niech już będzie taka, jak była, bo mniej więcej kabiny ciężarówek mam zrobione, więc żeby ta nie była jakaś, nie wiadomo, do gabarytów wielka. Może zrobimy tutaj biały grill. Bo to w końcu skania. O kurde, zapomniałem o czymś się w jednej rzeczy. No i teraz gdzie można tutaj coś wytmienić? Nie, jednak chyba nie będzie białego grilla. Czy jest coś, co mogłoby nam go zastąpić? A no chyba nie. Więc chyba będziemy mieli mały problem. Ej, a tu jakby wyglądało? Jako grill, tak z przodu. Niezbyt. Wygląda jakby to była klatka dla chomika. Zamiast grilla. Naprawdę. No to przypomina klatkę dla chomika, tak? Dobra, chyba tak zostawimy, bo inaczej to nie wygląda zbytnio ładnie. Dobra. Rejestracja. To podstawa. I tak, powiem wam, że długo nagrywam już ten, nie to, że nagrywam, ale ten, kurde, ale przygotowuję się do niego, bo zdecydowałem, że nie ma sensu nagrywać, jeżeli za chwilę przerwie mi ten filmik i ten filmik nie będzie miał sensu, bo jeżeli tamten miał tam 10 minut przykładowo, no to tutaj nie będę miał dużo więcej, więc zdecydowałem, że trzeba przesłać wszystkie filmy, bo ja tak naprawdę to teraz na telefonie mam prawie same, tam jest, no większość to jest, tak naprawdę wszystko, to jest jakieś 95% pamięci, to są filmy na YouTube'a. I to są różne zdjęcia na miniaturki, zdjęcia na koniec filmu. I uwierzcie mi, tego jest multum. I tak, dobra, już nie będę gadał. Ale niby już mamy skończone. No, teraz to już to w ogóle wygląda totalnie jak budowa, jak dla mnie. Bo to już jest takie duże. Jak była ta pompa sama, to wyglądała to tak... bardziej jak takie, jak taka budowa domu. Taka, co dopiero się rozpoczęła, nawet uznajmy, że z tą betoniarką jeszcze, tylko bez tamtej drogi. No to jeszcze coś jakoś, ale z tą koparką to już w ogóle inaczej. Z tym żurawiem to już też inaczej. A z tą skanią to już w ogóle inaczej. Ale dobra, już nie będziemy tyle gadać, bo wiem, że to was nudzi pewnie. Więc trzeba zrobić oczywiście drogę, więc czekajcie. O, dobra. No dobra, chwila przerwy. Dobra, więc jesteśmy po krótkiej przerwie. Musiałem trochę podładować telefon, bo
Ładuję go już dawno, dawno, od samego początku tego przesyłania zdjęć, próbowania. No ale niezbyt to tam chciało iść, więc trochę tej baterii zeszło na tym ładowaniu, więc no tak niezbyt ona się ładowała. Wręcz się właśnie bardziej rozładowywała. No ale to już tam mniejsza z tym. Jesteśmy dalej i znów sobie gramy. Jeżeli chcecie na przykład maraton następny, na przykład może za 2 tygodnie. Nie, za 2 tygodnie, a właśnie tak. Jest informacja pewna, o której muszę wam powiedzieć. Jeżeli ktoś patrzy w komentarze, w opisy, sorry, to powinien wiedzieć, bo od kilku odcinków tak pisze, że od 15 do 29 lipca nie będzie mnie i nie będzie filmów. To jest pierwszy termin, bo jest jeszcze drugi. Na pewno od 1 sierpnia. Lecz jeszcze do kiedy? Nie mam, tak powiem, oficjalnych informacji. Więc niezbyt wiem. Dobra, teraz sobie tutaj trochę skopiujemy skręt. Dobra, tu musi być. Bo tu jest, wiecie, wszystko na pięknie musi być. Tu musi być wszystko pięknie zrobione, bo inaczej się nie da. Chyba zepsułem ten skrzyn. Co jest? Zrobię. Dobra, czekajcie. Co? Aha, dobra. Już kumam. Chyba. Czekajcie, czekam, gdy. Tak, później sobie tak lecę, lecę i takie. Co tu robi? Ziemia na moim pięknym żurawiu. No i teraz to ma jakikolwiek sens. Wreszcie ta droga ma sens życia, bo wcześniej nie miała. No i to chyba tak wygląda. No? Wow. Udało mi się. Ta, i tu będzie można drogę połączyć. Ale myślę, że tu. Bo będzie można jeszcze z dwie maszyny zrobić. Ogólnie to ta Scania to tak średnio się wlicza w tą serię. No ale wiecie, jak tutaj mam już taki świat, to ją już tu wezmę, no bo skąd ten żuraw miał te płyty? Znikąd. No, a musi mieć skądś. To jest, widzicie, to jest wszystko realne. To jest, ma wszystko ten sens i w ogóle to jest wszystko potrzebne. Na przykład możecie zapytać, po co jest ta wajcha. A no to jest komin. No. Każdy gocek tutaj ma sens. Nawet taki kawałek ziemi. Bo gdyby go nie było, świat byłby brzydszy. Naprawdę. Dobra, nie przedłużając. Subskrybujcie kanał. Dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, że od 15 lipca do 29 lipca mnie nie ma i to jest pierwszy termin i nie ma mnie jeszcze od pierwszego do gdzieś tam tydzień, dwa mniej więcej, ale po tym od razu wskakują filmy. No, więc do zobaczenia i cześć.